było. Było to właśnie budowa internatu oraz budynku mieszkalnego dla szkoły. Jak wynika z obecnego stanu faktycznego, cel ten nie został zrealizowany. Potwierdzeniem tego mogą być wyniki przeprowadzonych oględzin, które stwierdzają, iż na tym terenie znajdują się obecnie dwa drzewa i krzew. W związku z tymi faktami, spadkobiercy państwa Kowalskich wystąpili na podstawie artykułu 136 ustawy o zwrot tejże nieruchomości. Artykuł ten stanowi, iż poprzedni właściciele, jak również spadkobiercy, mogą wystąpić z takim wnioskiem w momencie, gdy przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna dla celu realizacji wywłaszczenia. Istotne jest spojrzeć na pytanie, co znaczy, że ta nieruchomość stała się faktycznie zbędna dla tego celu. Odpowiedź na to pytanie udziela nam artykuł 37 ust. 1 ustawy, który mówi, iż za taką nieruchomość można uznać sytuację, gdy pomimo upływu 7 lat od daty uprawomocnienia się decyzji, nie rozpoczęto realizacji tego celu, albo mimo upływu 10 lat od tego czasu ten cel nie został zrealizowany. Artykuł 37 zawiera tutaj normatywną definicję zbędności nieruchomości dla realizacji celu wywłaszczenia. Istotnym kryterium jest kryterium obiektywne, mianowicie upływ czasu. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w okresie obowiązującego czasu nie ma faktycznie znaczenia, na jakim celu została dana nieruchomość przeznaczona. To znaczenie pojawia się dopiero w momencie upływu tego czasu. Wtedy jest to cel wywłaszczenia z powodu zaniechania zadania inwestycyjnego wyganta. Pogląd taki został potwierdzony w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2002 roku. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie ma tutaj znaczenia przyczyny, z jakich nie doszło do rozpoczęcia realizacji celu bądź jego ukończenia. Obok wykładni językowej przepisów ustawy z 1997 roku możemy posiłkowo sięgnąć również do wykładni celowościowej. Niewątpliwie celem ustawodawcy w tym przypadku było ograniczenie możliwości władczego wkraczania przez organy administracji w tą sferę własności prywatnej obywateli, a w tym konkretnym przypadku zapobieżenie sytuacją wywłaszczania nieruchomości, sytuacji, gdy ten cel de facto zakładany nie może zostać zrealizowany, nie zostanie zrealizowany. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy, cel wywłaszczenia nie został zrealizowany. I w związku z faktem, iż cel ten nie został również zmieniony, w pełni uzasadniony wydaje się wniosek spadkobierców państwa Kowalskich. Mając na względzie powyższe rozważania, można zauważyć, iż decyzje podjęte w przedmiotowej sprawie przez organy administracji, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, w toku postępowania administracyjnego zostały podjęte z naruszeniem przepisów artykułu 7 oraz 77 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Oba te przepisy są bardzo ważne zasady. Z pierwszego tych przepisów wynikają dwie istotne zasady, a mianowicie zasada prawdy materialnej oraz zasada uwzględnienia słusznego interesu strony. Zasady te, w szczególności pierwsza z nich, jak jest podkreślane w doktrynie, mają fundamentalne znaczenie dla przeprowadzenia właściwego procesu, przeprowadzenia właściwego postępowania wyjaśniającego, na podstawie którego następnie dochodzi do subsumpcji oraz określenia konsekwencji prawnych danego czynu. Niejako rozwinięciem i uszczegółowieniem tych zasad jest właśnie artykuł 77 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który to nakłada na organ obowiązek wyczerpującego zdania materiału dowodowego. Bez wątpienia naruszenie tych zasad w toku postępowania administracyjnego miało istotny wpływ na podjęte decyzje. Mając na uwadze wszystkie powyższe przytoczone względy, wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji. Dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, chcąc odnieść się do przedstawionego już przez stronę skarżącą stanu faktycznego, a polegającego na wywłaszczeniu nieruchomości będącej własnością państwa Kowalskich, oraz dysponując odpowiednim materiałem dowodowym zgromadzonym w poprzednich postępowaniach, wnoszę o oddalenie skargi. Państwo Kowalscy, którzy to w dniu 10 listopada 1972
roku zgodnie z artykułem 6 ustawy z 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości zawarli z właściwym organem administracji państwowej umowę w przedmiocie rzeczonego już wywłaszczenia, w której określono cel wywłaszczenia jako budowę internatu i budynku mieszkalnego dla zasadniczej szkoły zawodowej nr 1 w miejscowości B. Już w tym miejscu należy zwrócić uwagę na pewne elementarne kwestie dotyczące przedmiotowej sprawy. Otóż bezsprzecznie instytucja wywłaszczenia jest najdalej idącą formą ingerencji organów państwa w prywatną sferę obywateli, a zwłaszcza ich prawo własności, będące, jak wszyscy wiemy, prawem podstawowym w demokratycznym państwie prawa. Niemniej, omawiany przypadek wywłaszczenia, zarówno w świetle uchylonej już ustawy z roku 1958 o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości, jak i przepisów obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 oraz ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, został przeprowadzony w sposób należyty z punktu widzenia proceduralnego, jak również zgodnie z artykułem 21 Konstytucji RP na cel publiczny i za słusznym odszkodowaniu. Co więcej, należy mieć na uwadze umowny typ wywłaszczenia nieruchomości państwa Kowalskich, co dodatkowo pozwala wskazać na pełną akceptację ze strony byłych właścicieli co do pozbawienia ich prawa własności przedmiotowej nieruchomości. A nawet, idąc dalej, nie można wykluczyć faktu, iż byli właściciele, wyrażając umowę organem państwa, chcieli być może wesprzeć rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy, na której zamieszkiwali i na której znajduje się owa szkoła. Wskazywać może na to również fakt braku jakichkolwiek głosów sprzeciwu ze strony, przepraszam, byłych właścicieli co do sposobu realizacji inwestycji na terenie przedmiotowej nieruchomości. A należy zaznaczyć, że od roku 1997, czyli to od roku, w którym weszła w życie ustawa o gospodarce nieruchomościami, byłym właścicielom przysługiwała możliwość dochodzenia zwrotu przedmiotowej nieruchomości na podstawie artykułu 136 ust. 3 tejże ustawy, która to mówi, iż poprzedni właściciel lub spadkobiercy mogą domagać się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, gdy stała się ona zbędna na cel wywłaszczenia. Przy czym, jak już zostało powiedziane, za zbędną na cel wywłaszczenia w świetle artykułu 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami uznaje się nieruchomość, gdy pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu,